Siemanko, dzisiaj wlatuje wielki powrót do miejsca, w którym byłem w czasie pandemii. Mowa tutaj o Zmiana Kebab w Gdańsku. Byłem w Trójmieście, to mówię, ano, trzeba obczaić jakieś fajne miejscówki. Ja pamiętam, że w tym lokalu byłem zadowolony, tylko mięso było trochę krótko grillowane i na przestrzeni czasu poprawili się w tej kwestii. W lokalu, w tym na pierwszy strzał, zamówiłem sobie kurczaka w bułce. Czas oczekiwania to około 6 minut, zatem ekspresowo, i czas oczekiwania umilał mi widok kręcącego się kurczaka, który nie jest z hurtowni, a nabijają go sami. To kolejny lokal, który nie korzysta z gotowych produktów, tylko daje coś od siebie. Już po wyglądzie widać uczucie włożone w prowadzenie tego biznesu i takie lokale mi właśnie podsyłajcie. W zmianie w poniedziałki i czwartki jest ich własnoręcznie robiona wieprzowina. Ja byłem właśnie w czwartek, ale to stestujemy sobie na innym filmie. Dzisiaj wlatuje bułka z kurczakiem, mięso nieco mocniej potraktowane ogniem. Wzięli sobie wcześniejsze uwagi do serca i kurczak miał posmak domowego grilla. Soczyste kawałki aż przypomniały mi się małolackie czasy i kurczaki z Rożna, o których już kiedyś wspominałem w jednym z sentymentalnych filmików. No i czego chcieć więcej? Świeże warzywa, miks, sałat, sałata lodowa, rzymska, karbowana, pomidor, świeży ogórek, kapusta czerwona, cebula czerwona. No widać to na ujęciach, co tam się znajduje. Było fresh, było świeżo. Do tego autorskie sosy, w tym wypadku czosnek, który był aromatyczny, ale właśnie czosnek, żeby nie zaburzać kubków smakowych. Pamiętacie moją zasadę, że jak jem lepsze mięso, to nie biorę ostrych sosów, żeby nie zaburzać sobie tego smaku tą kapsaicyną, no nie? No i co? Smaczna, chrupiąca, nieco bardziej słodkawa bułka od lokalnego piekarza i wyszło to bardzo dobrze. Porcja za 30 zł, spora, a i fajne rozwiązanie z tym naczynkiem, że nie trzeba trzymać w ręce, tylko wygodnie stoi sobie w foremce, no i nic się nie rozwala. Spoko opcja. Kończąc, uwagi wzięte do serca, mięso, jak to się teraz ładnie mówi, kraftowe, obsługa ogarnia, myk, leci wyróżnienie i polecajka. Kto ma niedaleko, to niech sobie sprawdzi. Kto jadł już, to może napisać komentarz, a ja powiem tylko, że sprawdzimy sobie jeszcze coś z tego miejsca, ale o tym kiedy indziej. Z Trójmiasta wrzuciłem wczoraj turki, dżub Gdyni, zatem też, kto ma chęć, to zapraszam. Na TikToka też wleciało, Kepson, PZJ, pisane razem. Pozdro, to na tyle.